Dzień dobry Państwu. Co powiedział Pan Prezydent Duda o Krymie? Kto dostanie pokojową nagrodę Nobla i dlaczego nie powinien to być Jens Stoltenberg? I o amerykańskim odwecie za atak bojówek podobno proirańskich na bazę amerykańską. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiali w rozmowach strajku, komentarze dnia. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski, witamy Państwa najserdeczniej. Dobry wieczór. Bojan, ja nie wiem jak ty, ale to co się dzieje wokół wypowiedzi piątkowej, czyli wczorajszej prezydenta Dudy na temat Krymu, to jest dla mnie jakieś po prostu, no nie wiem, ja jestem w domu wariatów, ponieważ on powiedział co następuje, że nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. Krym jest szczególny, również ze względów historycznych, ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Co się działo po tych słowach, panie? Najpierw ambasador Ukrainy wystąpił, że to jest w ogóle cios w plecy i że straszna sprawa, skandal i tak nie może być. Krym był ukraiński, jest ukraiński, będzie ukraiński i w ogóle spadać. Pan minister spraw zagranicznych no, ujął się za panem prezydentem, a powiedział, że się po prostu przejęzyczył. Sikorski powiedział, Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska. No i oczywiście mój wspomniany ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz, mówił, że Krym to Ukraina, a jego czasowa okupacja stanowi zbrodnię wojenną. Oczywiście natychmiast odezwali się wszyscy ci, którzy powiedzieli, że Duda gra na Rosję. No jak mogli inaczej zareagować? Wiktoria Bieliaszyn, jeśli dobrze pamiętam, powiedziała, że to jest dziennikarka, która publikuje w Gazecie Wyborczej również, zakomunikowała, że dzięki słowom Dudy na linii Polska-Rosja można odnotować będzie ocieplenie. To taka pewnie sarkazm i ironia. Znany dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał napisał, rosyjskie media cytują słowa prezydenta Polski, że Krym był dłużej w rękach Rosji, tak pan Marcin Wyrwał tak dodał. Idealne wklejenie się w propagandę Kremla. W czyich rękach faktycznie Krym był najdłużej, o tym napiszę w oddzielnym komentarzu, na który prezydent Duda wybitnie zasługuje. Już łapię się za serce i czekam z niecierpliwością na to, co pan Marcin Wyrwał napisze na temat... Alternatywna wersja historii jakaś będzie. A tak, co napisze o Krymie i o Dudzie. Na razie czytam z prawdziwym... Ja czekam, aż napisze o tym, że Ukraińcy wymyślili koło, bo to jest dla mnie... Nie wiem, czy wiesz, że Ukraińcy założyli w 1999 roku Kraków, tylko potem znalazł się pod okupacją polską. Takie są ostatnio doniesienia z mediów ukraińskich. Ale też pan Marcin Wyrwał, skoro już przy nim jesteśmy, ostatnio śledzę z niesłabnącą uwagą jego kolejny wyjazd zagraniczny, tym razem do Izraela. Już napisał dwa reportaże, bardzo emocjonalne. Po prostu, no stary, to co się działo w Izraelu 7 października, pan Marcin Wyrwał opisuje słowami, które wywołują głębokie emocje. Szkoda tylko, że pan Marcin Wyrwał ogranicza się wyłącznie do tego 7 października i nie patrzy ani przed 7 października, co się działo w Izraelu i w Palestynie, ani co się działo po 7 października w strefie Gazy, w Palestynie i w innych krajach. To go raczej nie interesują, tylko opowiada, jak strasznie terroryści skrzywdzili izraelskich osadników na nielegalnie założonych osiedlach. To tak tyle pana Marcina Wyrwała, co bym chciał, kto by chciał jeszcze coś o nim powiedzieć. No przyznasz sam, że... Nie, to wiesz, ja tylko dodam to, bo ja rozumiem, że nie będziemy o tym rozmawiali. No, to on potwierdza to, co ja kilkakrotnie mówiłem. To znaczy, że w całej tej narracji Izraela, usprawiedliwiającej według ich jakiegoś tutaj, według ich percepcji, usprawiedliwiającej wszystko to, co w tej chwili dzieje się w strefie Gazy i wokoło, to jest 7 października, oni nic poza tym nie mają. Wyłącznie, tylko tak, to. Koniec. No tak, okej, 7, no tak, zdarzyło się to, co się zdarzyło, to prawda. I to już, wiesz, 7 października będziemy tym grali do końca po prostu... Tak, nie było nic do końca, do ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Tak, tak, to jest bardzo cenna uwaga, I ale... I rozumiem, że Wyrwał po prostu idzie i to tak, i wzmacnia tę narrację. Tak, pojechał, wzmocnił,
Czyli rozumiem, zrobił tak, swoje. Tak, dokładnie, tak oczywiście. Okay. Ale jeszcze wracając do prezydenta Dudy, no muszę ci powiedzieć, ja jestem z tej takiej starej szkoły dziennikarskiej, gdzie interesuje mnie podstawowe kryterium. Powiedział prawdę, czy nie powiedział prawdy. No Krym, historycznie rzecz ujmując, jeśli mówimy o państwowości, no był w rękach rosyjskich naprawdę dłużej niż w rękach ukraińskich. No słowo honoru, czyli pan prezydent Duda chciał, nie chciał, powiedział prawdę. I teraz jadą po nim jak po łysej kobyle wszyscy dookoła, ponieważ właśnie powiedział prawdę. W jakimś chorym świecie żyjemy, nie wiem, czy się zgodzisz. No to zgodzę się, no, wielokrotnie już tutaj diagnozowaliśmy przecież ten świat i różne jego choroby, zwłaszcza jeżeli chodzi o polską przestrzeń publiczną. Natomiast, wiesz co, no, z jednej strony to mnie trochę, znaczy nie zaskoczyło mnie to, że coś takiego się wydarzyło po tym, co on powiedział. Zaskoczyło mnie trochę, że on coś takiego rzeczywiście powiedział i nie jestem pewien, czy mu się wypsnęło, czy on to zrobił celowo, czy może właśnie on już jest jednym z tych, który chciał zakomunikować światu zachodniemu, że my już zauważyliśmy w odróżnieniu od tam Sikorskiego, czy my już zrozumieliśmy, że tutaj pewne ruchy, czy nie wiem, pewne decyzje, no może to za dużo powiedziane, że decyzje, no ale powiedzmy pewne skłonności, pewne trendy zostały wytworzone po stronie kolektywnego Zachodu, no i że prezydent Duda tutaj postanowił zasygnalizować, że je rozpoznaje. No dlatego, że to, no, powiedzmy sobie zupełnie otwarcie, tylko człowiek no, nieprzytomny albo zaczadzony, zindoktrynowany po prostu, albo zautoindoktrynowany, no, jak większość polskich polityków i członków polskich tych kościołów politycznych, tam wszystko jedno PiS, Platforma, czy co by to nie było, no to ci, którzy się jakoś do tej, powiedzmy, aktywnej części społeczeństwa, do opinii publicznej zapisali i zwłaszcza do tych tutaj właśnie segmentów, które wskazałem, no to tylko oni jeszcze wierzą w jakąś taką zdolność, nie wiem, NATO i Ukrainy do odbicia Krymu. No i oczywiście ze względu na to, że ktoś próbuje im tutaj zaburzyć ten taki spokój, jest to oczywiście spokój, no, który osiąga się za pomocą kłamstw i za pomocą wmawiania sobie różnych okoliczności albo zjawisk. No ale w momencie, kiedy to zostaje zakłócone, a jest to fundamentem jakiegoś naszego publicznego jestestwa, wszystko jedno, z którego kościoła pochodzimy, no to wiadomo, że wspólnym mianownikiem to jest trochę tak, jak wiesz, chrześcijaństwo może być tam, może być obrządek prawosławny, może być katolicki, może być jakiś tam protestancki, czy jeszcze jakiś inny. Tych protestanckich zwłaszcza jest dużo, prawda? Ale w ostatecznym rozrachunku, no to zawsze jest, prawda, ten sam Bóg. No i tutaj jest ten sam Bóg, czyli jest ta nienawiść po prostu obłąkańcza do Rosji i ta pogarda dla Wschodu. W polskim wydaniu jest ona szczególnie komiczna przecież, dlatego że my częścią, przynajmniej jedną nogą na tym Wschodzie jesteśmy, jakkolwiek byśmy się od tego odżegnywali. Więc jest to też taka nienawiść samych nas w stosunku do samego siebie i po prostu wieczna pretensja o to, że nie jesteśmy tam, gdzie przecież zasługujemy, żeby być. No tu się kłania taka balladka Wojciecha Młynarskiego pod tytułem "A gdybym kiedyś tak mógł robić to, na co naprawdę zasługuję". Polecam wszystkim. To jest naprawdę znakomity song o polskiej kulturze. Można go też zastosować do polskiej kultury właśnie publicznej, znaczy tej politycznej i takiej publicystycznej. Natomiast tak, to jest świadectwo naszej słabości. Kolejne świadectwo naszej słabości w tej samej materii. Nie potrafimy tworzyć stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej, która byłaby jakkolwiek wyabstrahowana od kwestii, które mają podłoże wyłącznie emocjonalne. To znaczy, on coś powiedział, co być może jest to prawdziwe, a nie wiem, no być może zasługuje to nawet na to, żeby z tym dyskutować. No wszystko jedno. Coś powiedział i my nie reagujemy na to w sposób przytomny. Znaczy mówię, aha, pan prezydent powiedział to i to, no to może w takim razie ja się z tym zgadzam, albo ja się z tym nie zgadzam, albo to są moje argumenty, albo ja uważam tak, albo nie, ja, Ukraińcy uważają to i to. W ogóle czegoś takiego nie ma, tylko po prostu był jeden wielki ryk, absolutnie, wiesz, absolutnie pozbawiony jakiegokolwiek takiego intelektualnego wsadu, że jak można, to jest oczywiście początek tego cyklu, początek cyklu, który zawsze się rozgrywa przy okazji każdej sprawy. Cykl życia każdej sprawy w polskiej przestrzeni publicznej działa według tych trzech paradygmatów, które jakieś tutaj określiłem. To jest najpierw, to jest jak można. Wszyscy się łapią za głowy, wiesz, tam kładą się na ziemi, wiesz, trzeba ich tam cucić, wiesz, zimne kompresy na głowę. Jak można coś takiego powiedzieć? A potem
Potem nadchodzi taka faza, o Jezu, no dobra. No i oczywiście tak będzie, zaraz się coś wydarzy takiego, co oczywiście rozgrzeje rurę jeszcze bardziej albo w innym miejscu, no i wtedy trzeba będzie machnąć na to ręką, ktoś o tym przypomni i wtedy się będzie mówił, o Jezu, no dobra, no to tak będzie. A później na końcu, gdy na przykład Ukraina będzie miała jakieś jeszcze pretensje w związku z tym, albo gdy ktoś zechce to wykorzystać w przyszłości, najprawdopodobniej, no tu można sobie tak wyobrazić, że byłby to jakiś właśnie przedstawiciel Ukrainy albo jakiś bardzo zaangażowany człowiek w jakieś tutaj ukraińskie sprawy w Polsce, no i zechce to wykorzystać publicznie w jakiejś sytuacji, to wtedy będzie trzecia faza zamykająca cykl, to nie moja wina, to będzie to. I tak właśnie od jak można przez OEZ-u, no dobra, to nie moja wina, to będzie tak. Więc spokojnie, jeszcze trochę na pewno nas tutaj jakichś takich wstrząsów emocyjkowatych czeka. Natomiast no my się z tego śmiejemy, ale Maciej, to jest tragedia nas jako społeczeństwa, to jest tragedia polskiej opinii publicznej, to jest nasz wspólny upadek, że nie potrafimy prostej sprawy, prostego stwierdzenia. Jeszcze raz mówię, no niezależnie od tego, że no ono, rozumiem, może być kontrowersyjne gdzieś tam, ale to można powiedzieć normalnie, że nieadekwatne, że, no, że być może to jest prawda, ale no, czy o tej prawdzie teraz musimy akurat rozmawiać. No wiesz, no, wyobrażam sobie, że można by takie reakcje, jeżeli ktoś jest, nie wiem, no fanatykiem Ukrainy, no to okej, to może, ale można to normalnie zrobić, wiesz, normalnie, tak, wiesz, po ludzku, że no pan prezydent chyba tutaj się niefortunnie wyraził, że okoliczności no nie sprzyjają chyba akurat takim debatom historycznym. No coś takiego można by powiedzieć, ale nie. Po prostu musi być absolutny ryk. Musi być ciągły, wiesz, no tak jakby, nie wiem, no trąby jerychońskie, nie wiem do czego mam to porównać. No i teraz oczywiście powstaje pytanie jeszcze o to, dlaczego właściwie tak jest? Poza tym, że jesteśmy słabi i że sobie trochę nie radzimy, no trochę, w ogóle sobie nie radzimy ze sprawami międzynarodowymi. To jest jeszcze kwestia tego, do czego ja się również często odwołuję, otóż no, to jest kwestia odpowiedzialności. Maciej, gdybyśmy w pewnym momencie, jako, nie wiem, społeczeństwo, elita, wspólnota demokratyczna, jak zwał, tak zwał, gdybyśmy zdecydowali o tym, że kończymy z tą taką obłąkańczą emocjikowatością i zaczynamy stwarzać zręby polskiej polityki zagranicznej, której nie ma, powiedzmy sobie otwarcie, Polska nie ma i nie miała polityki zagranicznej. Tak naprawdę. Od 89 roku przynajmniej. Natomiast pewnie i trochę wcześniej też. Ale gdybyśmy to zrobili, to musielibyśmy wziąć za to odpowiedzialność. I przepraszam, kto miałby tę odpowiedzialność wziąć? Gdzie tu jest ten polski wielki strateg, który wykoncypuje te wektory polskiej polityki zagranicznej? Wiesz, z kim grać? O co? Wyznaczy cele krótko-długoterminowe, strategiczne, taktyczne, wiesz. No kto to zrobi? Przepraszam, Radek Sikorski? Nie rozśmieszaj. No weź, po prostu... No nie ma, wiesz, nie ma kim. To jest ten problem, który jeden z takich moich ulubionych intelektualistów bułgarskich, profesor Iwo Christoph, on właśnie tak mówi bardzo pesymistycznie, że w Bułgarii to znalazłoby się kilka osób, nawet kilkanaście może, takich, które są bardzo, bardzo dobrze wykształconymi politycznie takimi kadrowcami, których można by spokojnie zatrudnić do tego, żeby robić politykę jakąś, żeby stworzyć partię albo żeby stworzyć chociażby kierunki działania w jakimś sektorze, nie wiem, w oświacie czy gdzieś, można by zadać. Tylko problem zasadniczy jest taki, że w Bułgarii już nie ma warunków do robienia w ogóle polityki, bo nie ma z kim tego robić. Nawet jakby się 100 osób znalazło, to nie mają z kim czegoś robić. No i w Polsce jest podobnie. Nawet niech się znajdzie nawet jakiś człowiek, który jest znakomitym dyplomatą, który jest świetnym strategiem, który u Mearsheimera się uczył i który naprawdę wszystko wie i tam, nie wiem, przybijał piątki z niejednym prezydentem, byłym prezydentem, premierem, szefem służb jakiś i tak dalej. I co? Gdzie on pójdzie? Przepraszam. Z kim on będzie coś robił? No? Z kim on usiądzie do stołu poważnie porozmawiać o polskiej polityce zagranicznej? Więc niestety jesteśmy skazani na fale emocjikowatości, wzbierające, opadające i tak dalej. No, ja polecam się z tego śmiać. Lepiej się tym nie ekscytować, bo to szkoda nerwów. Szkoda nerwów, ale muszę ci powiedzieć, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo jak usłyszałem twoje zdanie właśnie, kto miałby te zręby polityki zagranicznej u nas wykuwać, to stanęły mi przed oczami postacie przynajmniej niektóre polskich ministrów spraw zagranicznych. Skubiszewski, Cimoszewicz, Fotyga, Waszczykowski. Słuchaj, co który, to przecież... Co jeden talent. Człowiek, to wiesz, włos się jeży, jak ktoś ma włosy, albo normalnie ciśnienie wzrasta. To kto? Ci ale ludzie? Radek Sikorski? To... No. Nawet wspomagany przez Ann Applebaum. To jeszcze może.
Ale nie, ale słuchaj, ostatnio przecież był teraz, co to było, że tam nie znalazł dla niego czasu jakiś amerykański oficjel, już nie zapamiętałem, tego mi gdzieś mignęło tylko, więc nikt, jest taka, od amerykańskich dziennikarzy to wiem, no w sensie oni tak twierdzą, nie mam na to żadnych dowodów, ani oni mi też żadnych dowodów nie mogli okazać, ale podobno przed Radkiem Sikorskim w USA wszyscy uciekają, nikt nie chce nawet sobie robić z nim zdjęcia. To też jest świetny wybór, jeżeli chodzi o tutaj tak prozachodnio zorientowany polski rząd, jego wybór tutaj dyplomaty numer 1. Co do tej ucieczki, to czemu nie jestem zdziwiony, ale kończąc... Więc Anna Applebaum mu nie pomoże. Zdecydowanie. Po prostu to już za głupi jest. No. Kończąc tą sprawę, też ty się pytałeś, czy on się właśnie przejęzyczył, czy powiedział specjalnie, już dzisiaj pan prezydent napisał, moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne dwukropek. Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupację międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia. Ta wojna nie może się zakończyć zwycięstwem Rosji. Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać wolny świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi. Tak powiedział pan prezydent, dodaj sobie do tego z całą pewnością takie to zmarszczone brwi oraz broda wysoka i będziesz miał komplet, świat zamarł, gwarantuję ci. A narody klękają, a Putin w ogóle przestał spać normalnie przez najbliższy tydzień. Tak, ale Maciej, to jest, znaczy ja tylko chcę tutaj a propos tej wypowiedzi prezydenta Dudy, to zwrócić uwagę, może tak doradzić, ja wiem, że najgorsze są nieproszone rady, ale doradzić, żeby pan prezydent Duda sprawdził, co to jest imperializm. To samo zresztą polecam wielu polskim lewaczkom, wiesz, takim, no, którzy się tu samookreślili w ten sposób, że tu oni są z Lewaczkowa. Więc żeby sprawdzić, co to jest imperializm, ja już to kilka razy tłumaczyłem w naszym roku, więc nie będę się dzisiaj powtarzał, ale to po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem prawnikiem i prawa międzynarodowego no, na pamięć wszystkich traktatów nie znam, natomiast nie jest mi wiadome, aby okupacja prowadzona zgodnie z prawem międzynarodowym była zbrodnią wojenną. Ja nie wykluczam, że jakieś zbrodnie wojenne mogła Rosja popełnić w trakcie na przykład trwającej wojny na Ukrainie, to trzeba będzie to pokazać, wykazać, udowodnić i tak dalej. Natomiast na pewno okupacja Krymu do niej nie należy. Poza tym, jeżeli mówimy o okupacji, to należałoby spróbować dokonać prostego porównania pomiędzy okupacją, na przykład, no powiedzmy, wojna w Afganistanie, wojna w Iraku, wojna w Libii, no w Somalii, no tam parę takich wojen, które tu Stany Zjednoczone odegrały w nich rolę kluczową, jeżeli chodzi o sprawstwo, prawda? No, porównajmy sobie okupację Iraku albo Afganistanu z okupacją Krymu. Chcę zobaczyć, gdzie są te elementy, które no powiedzmy wytwarzają jakość codziennego życia w tych terytoriach okupowanych, które dałoby się jakkolwiek porównać. No nie da się oczywiście, dlatego że na Krymie życie toczy się normalnie. No poza tym, co tam Ukraińcy czasem coś wystrzelą, no ale poza tym się toczy normalnie. Tak jest, to jest bardzo ważne porównanie. No dobra, pewnie jeszcze będą tego jakieś tam drobne odpryski tych słów pana prezydenta, ale zostawmy to na razie. Mam dla ciebie i dla państwa pasjonującą wiadomość. Otóż pan Abid Raya, zaraz powiem kto to jest, zgłosił nowego kandydata do pokojowej Nagrody Nobla. Ten kandydat nazywa się Jens Stoltenberg. Maciej, jak masz werble, to puść. Nie ma, kurczę, pod ręką. Niestety. Nikt w zeszłym roku nie pracował bardziej na rzecz osiągnięcia pokoju i demokracji w Europie i na świecie niż Jens Stoltenberg. Dlatego naturalne jest, że partia liberalna, Venstre, norweska, proponuje mu w tym roku otrzymanie nagrody pokojowej, mówi Raya, który jest drugim zastępcą przewodniczącego Venstre. Mówi też pan Raya, że nie ma nikogo, ani choćby równego Stoltenbergowi. Mówi, Stoltenberg podróżował po Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i wielu innych krajach, próbując doprowadzić do rozmów, które mogłyby zakończyć wojnę na Ukrainie, mówi dla norweskiego tabloida Verdens Gang. No ładny tytuł jest, Verdens Gang, tak powiedział pan Raya.
Do tej pory nie udało mu się to wprawdzie tego osiągnąć, ale poza granicami Ukrainy nikt nie pracował na to więcej niż on. Swoim sprytem, logiką i emocjami i nigdy się nie męczy. Niestrudzenie pracuje na rzecz pokoju dla Ukrainy i to on poza Ukrainą był i jest najważniejszą siłą pokojową. Czuję się dumny, że jestem Norwegiem, kiedy widzę Stoltenberga na światowej scenie. No, do tej pory było tak, że Nagroda Nobla nie może zostać przyznana Norwegowi, ale on uważa, pan Raja, że Stoltenberg na to zasługuje. Pan Abit urodził się w Oslo, rodzina pochodzi z Pakistanu, no i teraz jest, jakby to powiedzieć, szczęśliwym Norwegiem na norweskim terytorium. Ja się chyba słusznie pomyliłem, można o tym mówić, że to jest freudowska pomyłka, łubu dubu, niech nam żyje prezes klubu, bo to, co ten facet z siebie wywalił, podlewając to obficie wiadrem wazeliny co najmniej, to go po prostu kompromituje. Znaczy, ja nie przypuszczałem, że można dojść do takiego stopnia upodlenia, autokompromitacji, po prostu zrobienia z siebie kupy. Tak, dobrze powiedziałem. Tak. Ale dlaczego nie przypuszczałeś? Myślałem, że Norwedzy, a oczywiście to jest stereotyp idiotyczny, myślałem, że Norwedzy są ludźmi emocjonalnie opanowanymi, że tam nie ma miejsca na rzeczy, które oczywiście świadczą o tym, że ktoś mówi idiotyzmy. Nie. Wynika z tego, nie, można. Tacy jesteśmy. Tak. Ja też miałem takie przeświadczenie, tym bardziej, że sporo czasu spędziłem w Szwecji już dawno temu, no tam ponad, no tak, około 15 lat temu. I było to rzeczywiście no, oszałamiające doświadczenie, głównie ze względu na to, że tam właśnie funkcjonował, jakby wyczuwalny był taki spokój. Spokój to tam, że się nikt nie będzie kłócił, że wszystko ten, spokojnie, każdą sprawę się załatwi. No jakoś tak było właśnie, było inaczej. Tak, w tym przynajmniej aspekcie było inaczej, w takim pozytywnym powiedziałbym sensie. Natomiast to, co się wydarzyło po 2014 i później po 2022 roku w Skandynawii, to jest psychoza i to jest psychoza, której no, nasza Polska jest straszna, ale jest kilka skal wyżej i to jest ta skandynawska. To, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, jakiekolwiek odniesienia nawet do wojny, do tego kraju i tak dalej, to masz to, co w Polsce podniesione do potęgi piątej mniej więcej, tak to wygląda. Więc trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Norwedzy, czy tam Norwegowie i Szwedzi zachorowali na syndrom sztokholmski, miał się powiedzieć, no i na syndrom rosyjski, no syndrom jakiegoś takiego odpału antyrosyjskiego. Zachorowali, nie wiem, na rusofobię, pewnie niektórzy by powiedzieli coś w tym stylu. I no cóż, jak już wiemy z historii, no na to nie ma szczepionki. To nawet Pfizer tutaj z Ursulą von der Leyen i jej mężem nic nie wymyślą. Nie ma szczepionki i trzeba będzie się zmierzyć ze wszystkimi konsekwencjami tej choroby. Według mnie i Szwedzi, i Norwedzy postępują, i oczywiście Finowie, postępują w sposób idiotyczny. Idiotyczny zupełnie, w sposób kretyński, nazywając sukcesem oczywistą porażkę, bo sukcesem jest możliwość balansowania na krawędzi pomiędzy geopolitycznymi płytami tektonicznymi, jak było to w okresie, kiedy właśnie te kraje były neutralne. No a przynajmniej w fazie deklaratywnej, bo tak naprawdę to oczywiście no, większość świata była i zresztą dalej no, jeszcze jest duża część przynajmniej podporządkowana kolektywnemu Zachodowi, czyli jego kierownikowi politycznemu, czyli Stanom Zjednoczonym Ameryki, ale można było tutaj wyrąbać sobie jakąś autonomię i tym krajom to się udało. Natomiast teraz będą miały pod swoją granicą nie tylko rosyjskie garnizony, ale nowe bazy wojskowe, które tam powstają. Putin zarządził ich rozpoczęcie budowy. Nie wiem, czy już ta budowa się rozpoczęła, czy to jeszcze trochę potrwa, ale będą mieli to. Do tego będą mieli wojska amerykańskie na własnym terenie. Stałe, nie wiem, czy stałe, czy jakie tam bazy, ale wojska amerykańskie na pewno tam mają być. Nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego. W Polsce pewnie nie, bo to wojska amerykańskie to oczywiście się wszystkim kojarzy, że to, nie wiem, tam sami bohaterowie, którzy tam siedzą i czekają, tylko aż przyjdzie zły, żeby to zło zlikwidować. No, ja czytałem kilka reportaży o tym, w jaki sposób pustoszeją regiony, w których powstają bazy, które są wypełnione jankeskimi żołnierzami. Pustoszeją nie tylko w sensie takim, że tam nie da się już prowadzić żadnej działalności gospodarczej, dlatego że to są tereny często monitorowane, poddane bardzo poważnym restrykcjom, które są bezprawne często w krajach, w których to wojsko rezyduje.
nie da się prowadzić normalnie działalności gospodarczej nie tylko z powodu ograniczeń takich prawnych albo bezprawnych ograniczeń, które są narzucane, ale albo się mieszkać nawet nie da, ale również dlatego, że ci żołnierze nie siedzą cały czas w koszarach i tam nie czekają, tylko po prostu buszują po okolicy i gdy buszują po okolicy, to dopuszczają się często różnych czynów przestępczych, które, za które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a które sieją postrach po prostu wśród mieszkańców tych wsi, miasteczek i tak dalej, które w bezpośredniej bliskości tych baz są położone. I rzecz trzecia, jest jeden rodzaj działalności gospodarczej, który kwitnie wtedy, kiedy akurat bazy amerykańskie, tylko nie jestem pewien, czy to jest ten rodzaj, czy to są te rodzaje, które my chcielibyśmy jako państwo tutaj nadawać im jakiś priorytet. To jest produkcja i sprzedaż narkotyków i prostytucja. To są te rzeczy, więc wokół każdej bazy masz splądrowane miasteczka, wsie i w ogóle cały teren. Brak możliwości normalnego funkcjonowania dla mieszkańców i ludzi, którzy chcieliby tam prowadzić jakąś działalność gospodarczą i masz po prostu wszystko obsiane burdelami i laboratoriami, które produkują mefedron. Tak to wygląda. I wiesz, i w tym... Więc gratuluję. Tak, gratuluję Szwedom, Norwegom, Finom. Tak trzeba tak, być. Tak trzymać tak tego, tak trzymać i nie popuszczać. Jest, wiesz, no, nagroda, zgłoszenie kandydatury Jensa Stoltenberga w aspekcie tego, co naprawdę czyniło NATO i czyni i zdaje się będzie jeszcze czynić, jest plunięciem w twarz naprawdę setkom tysięcy ofiar wszystkich wojen, które NATO wywołało, w tym wojen, które są absolutnie bezprawne, bo naruszające prawo międzynarodowe. Pierwsza z brzegu to jest choćby ta wojna w Iraku. To jest coś nieprawdopodobnego, że może być ktoś, kto, tak jak mówię, może napluć w twarz wszystkim ofiarom. Rozumiesz? I to jest właśnie to. Ale ja bym się nie zdziwił, gdyby ta kandydatura została potraktowana poważnie, ponieważ od czasu, kiedy nagrodę pokojową otrzymał Barack Obama i zaraz wywołał dwie wojny, to naprawdę nic mnie nie jest w stanie zdziwić. Ja mówiąc szczerze, słabo w ogóle reaguję na wszelkie nagrody. A na nagrody noblowskie, być może to jest fizyki, chemii, czyli z dziedzin, których nie rozumiem, bo się na nich nie znam, czy z medycyny, mają jakieś podstawy, ale wszystkie te nagrody pokojowe Nobla ja naprawdę uważam za gówno. To jest podyktowane politycznym, polityczną kalkulacją, najczęściej mało mądrą, między nami mówię. Już, no. Głupie po prostu, debilne i oczywiście, a to Obama, no tak, to już w ogóle jakiś koleś, który, nie wiem, 7 wojen zdaje się USA toczyły za jego prezydentury, czy tam za 2 prezydentur. No więc, no i teraz Jens Stoltenberg, znaczy nie wiem, kto jeszcze mógłby dostać taką nagrodę, no zastanawiam się, może dałoby się pośmiertnie, nie wiem, Dżingis Khanowi. Na przykład, tak, mamy jeszcze takie. Jeszcze jest kilka kandydatów. No a propos wojny NATO i agresji NATO oraz jej członków, a także jej najważniejszego członka, czyli Stanów Zjednoczonych. Jak pamiętasz, niedawno została zaatakowana dronami baza amerykańska, w której zginęło w tym ataku troje amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone wzięły dużo oddechu w płuca i powiedziały, że natychmiast, że to były bojówki proirańskie i oni teraz się na pewno się odegrają. Odegrają i to niech Iran się po prostu nie wątpi w to, że Stany Zjednoczone zaatakują. Iran zrobił to, co robi każdy kraj w miarę przytomny i w miarę jeszcze mający poczucie własnej siły. Powiedział, że dobra, w porządku, tylko zacznijcie, to my będziemy wiedzieli, co robić. No więc Stany Zjednoczone swojego słowa dotrzymały, obietnicy dotrzymały i zaatakowały. Teraz uwaga, zaatakowały 85 celów wczoraj. 85 celów gdzie? W 4 obiektach w Syrii i 3 w Iraku. W ramach odwetu za niedzielny atak proirańskich bojówek na bazę wojskową w Jordanii. No bo to jest kwintesencja Stanów Zjednoczonych, jej myślenia i bloku NATO i w ogóle tego całego militaryzmu. Iranu nie, bo nuż Iran mógłby odpowiedzieć, a ma czym. I to by oznaczało wojnę akurat w tym regionie, co nie jest absolutnie w interesach ani Izraela, ani Stanów Zjednoczonych. Więc co robią? Atakują bezbronne państwa, bo Syria praktycznie jest bezbronna. I tam ostrzeliwują 85 celów. Nie mamy żadnych danych w tej chwili przynajmniej o ofiarach, ale to jest coś, co oni robią najlepiej. Atakować bezbronnych i słabych. To jest ich robota. I to był odwet. Odwet za atak.
Niech ich cholera strzela. Tak, tak. No, Maciej, ja powiem w ten sposób. To oczywiście jest prawdą, że dla Stanów Zjednoczonych i dla Izraela wojna w tej chwili z Iranem nie byłaby dobra. Ale dla Netanyahu byłaby znakomita. Albo dla kogoś tam, jakiegoś po prostu, wiesz, przypadkowego cymbała neokona, który gdzieś się szwenda tam po Departamencie Stanu albo Departamencie Obrony, to dla nich byłoby dobre. I niestety jest tak, że ci akurat, no wiesz, jakby te nurty nie są, te nurty reprezentowane przez takich ludzi albo tych konkretnych, jak w wypadku Netanyahu, no nie są, wiesz, bez... No, to są wpływowe trendy, to są takie, wiesz, no kierunki myślenia, no, od których trudno idzie się opędzić, nawet w sytuacji, kiedy ci, którzy muszą o tym oficjalnie zdecydować, wiedzą, że to nie będzie dobre. Natomiast i tak, i w tym kontekście powiedziałem to tylko dlatego, że jestem przekonany, że część establishmentu amerykańskiego pragnie bardzo wojny z Iranem. I tak samo jak Netanyahu i jego akolici, bo to jest no, sposób na to, żeby w jakiś sposób odsunąć w czasie przynajmniej te nieuniknione klęski, albo rozmowę o tych nieuniknionych klęskach. I no i oczywiście też to myślenie takie neokońskie, że tak powiem, czyli wtrącenie jakiejś części świata w stan krwawego chaosu tylko po to, żeby zobaczyć, czy czasem z tego nie wyjdzie coś, co później będziemy mogli wykorzystać, no to to odgrywa bardzo ważną rolę, ale ja się bardzo bałem o to, że wojna z Iranem wisi na włosku jakieś tam 2 tygodnie temu mnie, zresztą mówiliśmy o tym. Natomiast później sytuacja się trochę zaczęła uspokajać. Ja już nabrałem takiego podejrzenia, że chyba nawet Blinken i ten i jak się nazywał ten sekretarz obrony USA, przepraszam, wyleciał mi z głowy, Lloyd George? Jakoś tak, chyba Lloyd George się nazywał. W każdym razie, Maciej, przepraszam, nie słyszę cię, nie wiem, czy ty masz, masz wyłączony mikrofon. Mam wyłączony, żeby ci nie przypadkowymi dźwiękami nie przeszkadzać. Tak. Ale chyba Lloyd tak Austin, ty o tym mówisz. Lloyd Austin. Lloyd George tak, to był brytyjski premier z II wojny światowej. Tak, tak, tak. Przepraszam, więc tak, Lloyd Austin, on nawet, oni tacy sprawiają wrażenie, jakby już się chyba trochę połapali, że ta wojna z Iranem to nie byłaby za dobra, bo jednak Iran, to on się koleguje z Rosją i koleguje się z Chinami, no i generalnie to mogłoby z tego wyjść jakaś bardzo brzydka sprawa, więc lepiej to chyba zostawmy. I nawet teraz Lloyd Austin musiał wyjść na tej konferencji prasowej tutaj, tam, zanim ten atak na 85 celów, nawiasem mówiąc, jak oni naliczyli te 85 celów, w 7 obiektach 85 celów, to co oni, stołówki tam bombardowali, co ile tam musi być celów w jednym takim obiekcie wojskowym. No ale okej, okay, coś tam znaleźli i zbombardowali, spoko. Tylko tak sobie myślę, że on jak szedł na ten, nie wiem czy widziałeś, on tam wszedł na tej konferencji i powiedział, że no my nie jesteśmy pewni co do tego, jak jest udział operacyjny Iranu w tym incydencie, który zabił 3 wojskowych amerykańskich, ale to nie ma znaczenia, bo przecież wiadomo, że bez wsparcia militarnego, tam treningów i tak dalej, to coś takiego nie mogłoby się zdarzyć. Natomiast ja o tym poczytałem trochę i okazuje się, że mogłoby się zdarzyć, ponieważ to nie jest pierwszy atak w ogóle na tę bazę i ja nie wiem, czy to w sensie, nie wiem, czy to jest moment, żeby to omówić, ale to wszystko jest tak głupie i tak beznadziejna jest w ogóle narracja a propos tego, bo nie wiem, czy pamiętasz, to najpierw było w Jordanii, potem w Syrii, oni się upierali, że w Jordanii, okazało się, że jednak w Syrii, potem Amerykanie musieli przyznać, że jednak mają nielegalną bazę okupacyjną właściwie w Syrii, no i to wszystko jest takie i mało tego, okazuje się jeszcze, że z tej bazy oni ciągle strzelają jakimiś dronami i wokół tej bazy lata tak dużo dronów, że oni normalnie, w normalnych warunkach, to oni by te drony zestrzelili, te, które zostały tam w ten cały Tower 22 skierowane, tylko w tym akurat momencie, kiedy to się zdarzyło, to latało tak dużo dronów, że oni tam po prostu jakoś myśleli, że to ich czy coś, a to wzięło ich w nich walne. To w ogóle, jeśli to jest prawda, no czytałem to w kilku różnych takich no, źródłach, co do których ja mam zaufanie, ale jeżeli to jest prawda, to gratuluję. To rzeczywiście jest to do wysokiej klasy, tutaj widzę dowodzenie. Natomiast Lloyd Austin szedł też takim krokiem,
szedł takim krokiem, no wiesz, on był w szpitalu jakiś czas temu, tam była afera też, bo nikomu nie powiedział, tam nie można było się do niego dodzwonić. No i teraz szedł takim krokiem, no przypominał mi Bidena trochę jak szedł, tylko oczywiście jest czarny, więc no wiedziałem, że to nie ma, ale jednak widzę, że tutaj ta grantokracja amerykańska, to ona postępuje w tempie no, ma się tak, dobrze. Tak, z taką prędkością, tak, że to widzę, że no zobaczymy, być może jeszcze się doczekamy, że tam Blinken i Newland, najbardziej Newland o lasce będzie tam szła albo z wózeczkiem gdzieś i prawda, bombardować! Ty się nie śmiej, ja uważam, że naprawdę zagrożeniem dla świata jest właśnie rząd takich krwawych staruchów, którzy naprawdę nie biorą odpowiedzialności za nic, bo mówią, a przecież my i tak już niedługo umrzemy. To nam to jaka różnica? Przepraszam chwileczkę, Iwanka, bo ja tutaj prowadzę, bo to moja córeczka przyszła. Czekaj, Iwa, co się stało? Dobrze, to ja ci zaraz dam lekarstwo i zaraz sobie to nasmarujesz, dobrze? I sobie umyj zęby w tym czasie. Sprawy rodzinne. Tak jest. No, mówiąc krótko, tak mówię, to jest niebezpieczeństwo i ludzie, którzy nie są przywiązani do życia, według mnie emocjonalnie są groźniejsi, no naprawdę. Tak, ale nie, no to są ludzie, którzy są po prostu jakimiś fanatykami, mają jakieś obsesje, wiesz, no to jest, Victoria Nuland jest tego personifikacją taką, moim zdaniem, najpełniejszą. I to ona jeszcze oczywiście, jeżeli wziąć takiego Lindsaya Grahama na przykład, no to oczywiście, gdy tylko to się wydarzyło, trzech amerykańskich wojskowych poszło do piachu. Milion osób straciło życie, no według niektórych danych ponad, w wyniku tego, co w Iraku przeprowadziły Stany Zjednoczone od 2003 roku. Nielegalnie, w sensie prawa międzynarodowego. Nie, oczywiście, nielegalnie, tak. Ci tutaj zaś, trzech Amerykanów poszło do piachu wskutek ataku, jakiś tam tej sieci oporu, czy jak to się tam nazywają te organizacje. Trzech poszło i od razu Lindsey Graham, przyszli do niego z mikrofonem i Lindsey Graham ten odruch Pawłowa, nie? Bombardować Iran! No, wiesz, no po prostu, no, i to są ludzie, wiesz, którzy mają władzę, no, albo przynajmniej wpływy. Ciężka sprawa, naprawdę. No, ciężko. Dziękujemy Państwu za uwagę, Bojan, Tobie dziękuję za uwagę. Państwa proszę o subskrybowanie, lajkowanie i subskrybowanie nie tylko na YouTubie, ale też na innych platformach. Linki do tych platform są pod naszym filmem. Będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe. Linki do tegoż wsparcia, Buy Coffee i Patronite są również pod naszym filmem. Następny odcinek jutro, spotkamy się na żywo, proszę nie zapomnieć, będziemy gadali o mijającym tygodniu i słuchali Państwa pytań i refleksji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku.